Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 15. Maryja zachowywała wszystkie słowa, rozważając je. Wierność umysłu. Wśród słów Maryi, tak skąpo rozsianych na kartach Ewangelii, widnieje kilka niezmiernie znamiennych pytań. Jak mi się to stanie? Zwrócone do anioła zwiastuna. Cóżeś nam to uczynił? Zwrócone do Jezusa w świątyni. Poza tym święty Łukasz, który zapewne wszystko, co o Maryi napisał, zaczerpnął od niej samej, zapewnia nas kilkakrotnie, że Matka Jezusowa różne zdarzenia i słowa przechowywała w sercu swoim i w sercu swoim rozważała. Z tego widać, jak wysoko stawiała Panna Wierna, stolica mądrości, ten obowiązek wierności Bogu, jakim jest oświecenie własnego umysłu przez wnikanie w treść Bożych prawd. Ilekroć czegoś Maryja nie pojmowała, zawsze pytała, przyzywając tym ufnie odpowiedź Bożą, niewzruszenie pewna, że Bóg tej odpowiedzi nigdy nie poskąpi. A ziarna Bożych prawd, jakie napotykała na swej drodze, pieczołowicie przechowywała w sercu, pobudzając je do rozwoju przez wysiłek rozmyślania. Ta wierność umysłu, która nie zaniedba żadnej sposobności pogłębienia wiedzy o Bogu, jest może wyjątkowo podziwu godna u Maryi, której przecież Bóg był tak nieskończenie bliski przez wiarę i miłość. Jednak właśnie dlatego, że Maryja była stolicą mądrości, wiedziała, jak może nikt inny, że wiara i miłość stanowią wprawdzie podstawę wiedzy o Bogu, ale nigdy nie zwalniają z obowiązku pomnożenia tej wiedzy przez dobrowolny, świadomy i stały wysiłek umysłu. Wiadomo, że sprawa umysłowego pogłębienia naszej wiedzy o Bogu nie przedstawia się u nas zbyt pocieszająco. Uważamy wprawdzie za rzecz konieczną i doniosłą, aby dziecku zostały podane podstawowe prawdy wiary, prawdy katechizmowe. Sprawa nauczania religii w szkołach stała się dla nas dziś jednym z najbardziej ważkich zagadnień, ale dla bardzo wielu z nas na tym kończy się troska o pogłębienie naszej wiedzy o Bogu i wierze. Sądzimy, że te podstawy wystarczą nam na całe życie. Czasem wystarczają, ale tylko pozornie. Bo jeśli wystarczają naprawdę, to można być pewnym, że dołączyło się do nich bardzo wiele własnych rozmyślań, które je stale ożywiały i odświeżały. Bez przeżywania bowiem Bożych prawd, bez ciągłego wgłębiania się w nie z wysiłkiem umysłu, wspomaganym przez łaskę, sama zwykła ich znajomość nigdy nie wystarczy. Dowodem czego jest choćby to, że wielu ludzi traci wiarę, chociaż znakomicie znali prawdy wiary na podstawie nauki religii, zaczerpniętej w dzieciństwie i młodości. Na to oczywiście odpowiedzi prawie każdy. Przecież jesteśmy tak pochłonięci pracą, że człowiek ledwo ma czas na pacierz ranny i wieczorny. Gdzieżby mógł znaleźć czas na czytanie książek religijnych, na codzienne czytanie Ewangelii i rozważanie tego, co przeczytał? Ponieważ z obowiązku pogłębiania swej wiedzy religijnej, z obowiązku rozważania i przemyślenia Bożych prawd, ciążącego na nas stale aż do końca życia, ludzie wymawiają się przeważnie brakiem czasu, zastanowimy się dziś nad tym, jaki zachodzi związek pomiędzy czasem danym każdemu człowiekowi na jego życie ziemskie, a tym, jaką będzie wieczność jego duszy.
Zapytajmy, jak przedstawia się praktycznie odczucie czasu przez każdego człowieka. Czy nie wydaje się nam, że czas to jak gdyby jakiś duchowy odpowiednik wymiarów przestrzeni? Mówimy o przestrzeni czasu. Mówimy, że coś się nie mieści w czasie. A gdy narzekamy na brak czasu, czyż nie czujemy się wtedy jak gdyby skurczeni i stłoczeni? Tak jakby nasza myśl poruszała się w zbyt ciasnej przestrzeni. Czyż nie czujemy, że brak nam jakoś wtedy duchowego oddechu? Tak samo zupełnie jak w ciasnym pomieszczeniu, brak nam tchu w piersiach? Kiedy zaś przyjdzie rzadka, wolna chwila, czyż nie czujemy wtedy, że się nam umysł i serce rozprężają tak, jak rozprężają się członki po wydostaniu się z ciżby? Można więc istotnie powiedzieć, że czas to przestrzeń dla duszy. Dusza nasza i umysł rozrastają się i poruszają się w czasie tak samo, jak ciało rozrasta się i porusza w przestrzeni. Jeśli byśmy jakieś ciało zamknęli w zbyt ciasnej przestrzeni, to nigdy nie osiągnęłoby ono przeznaczonego mu wzrostu i rozrostu. Tak samo i nasz umysł i wszystkie władze duszy nie mogą osiągnąć pełnego wzrostu i dojrzałości danych im przez Boga zadatków, jeśli zabraknie im na to czasu. Słusznie ludzi, którzy w pełni rozwinęli te zadatki, nazywamy wielkimi ludźmi. Ich duchowa istota bowiem wyrosła do pełnej miary przeznaczonego im wzrostu. Czas życia każdego z nas stanowi niewątpliwie tę jakąś przestrzeń, w której dusza nasza tu na ziemi rozwija się do miary, jaką zachowa już na całą wieczność. Jeśli więc chcemy rozwinąć w pełni te zadatki duchowe, którymi Bóg każdego z nas obdarzył, jeśli chcemy osiągnąć ten wzrost i kształt duchowy, jaki Bóg każdemu z nas przeznaczył, musimy dbać o ocalenie przestrzeni naszego czasu. Musimy go ocalić przede wszystkim dla rozwoju naszego umysłu, który jest przecież kierownikiem woli, a więc i całego naszego postępowania. Często się dziś słyszy narzekania na zgubne skutki nieprzemyślanych posunięć, rozstrzygnięć na gorąco, pochopnych wniosków. Znaczy to po prostu, że wszystkie te posunięcia, decyzje i wnioski nie przeszły przez swój pełny rozwój w czasie. Dlatego są chybione, karłowate, niedorozwinięte. Tak samo dzieje się z wnioskami i decyzjami w dziedzinie wiary. Jeśli dziś tyle ludzi odchodzi od Bożych prawd, twierdząc, że nie są one w stanie ich przekonać, to czyż nie dzieje się tak dlatego, że ci ludzie nie poświęcili tym prawdom tyle czasu, aby podane w dzieciństwie ziarna tych prawd mogły się rozwinąć w pełny, bogaty plon własnych myśli? Bo przestrzeń czasu wielu z tych ludzi była jak rola w przypowieści o siejbie. Całkowicie zarośnięta, zachwaszczona, czy zatłoczona sprawami czysto doczesnymi. Na to oczywiście każdy odpowie, że dziś życie każdego z nas jest całkowicie wypełnione pracą, aż po brzegi. Że na rozmyślanie prawd wiary i wiedzy o Bogu nie mamy już nie tylko czasu, ale i potrzebnego skupienia. To jest zarazem prawda i nieprawda. Prawdą jest, że jesteśmy wszyscy niesłychanie pochłonięci pracą. Ale jest nieprawdą, aby cały nasz czas był nią szczelnie wypełniony. Przecież jest w nim również miejsce na rozrywkę, tak konieczną dla odprężenia i zaczerpnięcia sił, ale jakże często źle dobieraną i niespełniającą swego zadania, a więc zupełnie bezwartościową. Jest w nim również miejsce na całe mnóstwo rozmów, dyskusji, pogaduszek i plotek, które już nie są ani odprężeniem, ani odpoczynkiem, często grożą poważnymi wykroczeniami przeciw miłości bliźniego, a już z reguły
niepotrzebnie zajmują nam czas. Gdybyśmy zrobili naprawdę szczery rachunek sumienia ze sposobu spożytkowania każdej chwili, to byśmy się przekonali, że najbardziej nawet zaharowany człowiek mógłby w ciągu dnia wyłuskać pół godziny na czytanie Ewangelii, czy jakiejś książki lub pisma religijnego i na rozmyślanie. Ponadto, gdy mówimy, że cały czas naszego życia jest całkowicie wypełniony pracą, uniemożliwiającą skupienie konieczne do rozmyślania, to oszukujemy sami siebie. Nie tylko dlatego, że jednak przy dobrej woli znalazłby się ten czas, ale i dlatego, że do rozmyślania niekoniecznie trzeba się odrywać od pracy. Jest wiele prac, przy których można i rozmyślać, i modlić się. Święta Teresa Zawilna, reformatorka Karmelu, której święto dziś obchodzimy, wielka mistrzyni rozmyślania i życia wewnętrznego, potrafiła rozmyślać gotując posiłki lub zajmując się pracami domowymi. Tak samo na pewno i Matka Boża niekoniecznie odrywała się od swych zajęć, aby rozmyślać, skoro umysł jej był ustawicznie pochłonięty rozważaniem Bożych prawd. Rozmyślać o Bogu i prawdach Bożych można wszędzie. Na ulicy, jadąc tramwajem, a nawet w kolejce do sklepu. Każdą chwilę można wykorzystać dla myśli o Bogu. Wtedy umysł nasz rozpręża się i krzepnie, i wzrasta w swojej wierze. Czas. Pamiętajmy o tym zawsze. Jest jedyną na świecie wartością, której nam nic nigdy nie wróci, nawet wieczność. Przez całą wieczność bowiem będziemy trwali w tym kształcie duchowym, do którego wzrośliśmy w czasie naszego ziemskiego życia. W zasadzie wszystko na tym świecie da się stracić i odzyskać, od najlichszych dóbr ziemskich, aż po cud łaski Bożej. Jednej tylko rzeczy nic nam nigdy nie wróci. To zmarnowanego czasu. Maryi, Królowej Czasu, polećmy cały czas naszego życia, aby nam zawsze mogła podszeptać, jak możemy każdą z jej chwil wykorzystać dla wzrastania w Bogu. Amen.